Po ostatniej premierze Our House'u, a właściwie nawet trochę wcześniej, Michał powiedział, że on by, jak rozmawialiśmy o tym, jakie następne dzieło moglibyśmy tutaj przygotować razem, powiedział, że on by bardzo chętnie właśnie zabrał się za Billy'ego Elliota. I próbowaliśmy uzyskać prawa, to chyba z 6 lat trwało. W związku z czym rok temu spotkaliśmy się z Michałem. Michał mówi, słuchaj, jak ten Billy Elliot nie wyjdzie, to weźmy rodzinę Adamsów. No tośmy posłali papiery po rodzinę Adamsów i po Billy'ego Elliota powiedzieliśmy sobie po raz ostatni. I uzyskaliśmy odpowiedź nie co do Billy'ego Elliota i porozmawiajmy co do rodziny Adamsów. Po czym minęły 2 miesiące, rozmowy co do rodziny Adamsów jakby nie przyspieszały. Billy'ego Elliota odpuściliśmy i któregoś pięknego dnia Jola Król, kierowniczka literacka teatru, przychodzi do mnie i mówi, słuchaj, agencja, czyli pan, mamy takiego zaprzyjaźnionego człowieka w Nowym Jorku, co się nazywa Salfas i różne rzeczy nam czasem przysyła, czasem nie te, które trzeba, bo się myli. Przysłał nam maila pod tytułem, jak chcecie, to możecie dostać prawo do Billy'ego Elliota do wykonania w rodzimym języku i z zastrzeżeniem, że to nie będzie kopia przedstawienia West Endowego, czyli nie licencja, prawda? Dostaniecie prawa, tylko nam udowodnijcie, że macie salę na 1500 miejsc, macie 3 miliony funtów na produkcję, łącznie z nowym wyposażeniem technologicznym, oświetleniowym i akustycznym. I będziecie to grać codziennie, a w środy i soboty 2 razy dziennie i będziecie nam płacić od tego tantiem. No natomiast nie chcą udzielać tej zgody teatrom repertuarowym na tego typu działanie, żeby nie spalić wcześniej, no, nie doprowadzić do tego, że towar się zrobi się tańszy. No ale uznano widocznie, że jednak warto to zrobić i to jest taka, to była taka okazja, że tylko jeden teatr w Polsce mógł dostać tę zgodę, ponieważ my współpracujemy z tą agencją czy z tymi agencjami od lat, najczęściej bez pośrednictwa ZAIKS-u i oni nas uważają za wiarygodnych partnerów, którzy są także wiarygodni, jeżeli chodzi o poziom artystyczny tego, co próbujemy zrobić. No to nam się taka przygoda skończyła szczęśliwie, natomiast nieszczęśliwie skończyło się oczywiście to, ten proces, który zaczęliśmy z rodziną Adamsów, bo się okazało chwilę później, że prawa dostało Gliwicki Teatr Muzyczny. Szczęśliwie. No, jak by ci to powiedzieć? To znaczy, byłem zmuszony serdecznie pogratulować. Nie chcemy przestawiać realiów musicalu, to są lata 80., to jest pani Thatcher, pani pierwszy minister, czyli premier. W związku z tym piosenki są bardzo aktualne i wszystko jest bardzo aktualne z naszymi protestami, z naszymi zamykaniami kopalń, problemem jako takim, w związku z tym rzeczywiście to, nad czym pracował Elton John, czyli zmiany troszeczkę akcentów, które są postawione w filmie, a musical stawia bardziej na tematy uniwersalne, czyli właśnie sytuacja społeczna, czy społeczności, z której można, czy trzeba uciec, z drugiej strony tolerancji, jest troszeczkę podbity wątek Michaela i Billy'ego na zasadzie cały czas dyskusji, jestem ciotą, nie jestem ciotą, jest to problem, nie jest to problem, czego w filmie tak ostro nie ma. I myślę, że te wszystkie kontrasty i te wszystkie akcenty, które postawił Elton John, są bardzo ciekawe również w polskiej dyskusji generalnej o naszym społeczeństwie. Tak naprawdę szukaliśmy też jakiejś ucieczki od takiego świetnie skonstruowanego musicalu broadwayowskiego, a poszliśmy w emocje. Poszukaliśmy troszeczkę sytuacji, które bardziej poprowadzą wątek ducha mamy, który się pojawia, który właśnie w musicalu jest bardzo obecny,
konfliktu między ojcem a synami po śmierci matki, babcia, która cały czas się tam pęta, jak to jest napisane, też znaleźliśmy wspaniałe aktorki, które mogą ją pogłębić. I próbujemy zbudować no, taki naprawdę melodramatyczny musical, w którym mniej się będziemy śmiać, a bardziej wzruszać, bo jest kilka takich sytuacji, które podbudowujemy, a nie same fajerwerki. Nie same fajerwerki chłopca, który został wytresowany przez 10 miesięcy, tak jak dzieje się to w produkcjach licencyjnych. Jako że my nie mamy takiej tradycji, my nie mamy dzieci, które od dziecka walczą o przesłuchania, audycje, tańczą, stepują, akrobatują i śpiewają i tak dalej, i tak dalej. Po prostu takiej tradycji nie ma. Musieliśmy wybrać i wybraliśmy dzieci najzdolniejsze, tutaj były przesłuchania w listopadzie, które również psychologicznie i psychicznie są w stanie przeżyć takie doświadczenie, czyli pracę na full z bardzo trudnym materiałem, i udało nam się takie dzieci znaleźć. Tutaj mamy dwóch panów akurat przykłady, że żyją jeszcze, mimo że rzeczywiście była to ciężka praca. I tak jak mówimy, wolałem czasami zrezygnować z 5 salt mortale i 2 fikołków, żeby popatrzyli na swoją mamę, czy na swojego tatę, czy go objęli. Było to dla mnie ważniejsze niż same popisy i myślę, że to będzie docenione przez publiczność, która o wiele lepiej rozumie temat niż publiczności broadwayowskiej czy westendowskiej. Dla mnie w tym przedstawieniu ta sytuacja społeczna, ale sytuacja rzeczywistości też rodzinnej, która się odbywa pomiędzy ojcem, synem, mówię to jakby z perspektywy tym razem aktora, babcią, matką Billiego, czyli moją żoną, której już nie ma na scenie, czy jest, ale metaforycznie, bo zmarła jako osoba, jest dużo ważniejsza niż właśnie ten taki kontekst oczywisty, społeczno-śląsko-walijski, bo to i tak wychodzi przy okazji. My żyjemy w podobnych miejscach, może nie w podobnym czasie, choć pewnie też, bo to w Anglii się odbywało, w Wielkiej Brytanii, przepraszam, 20 lat temu, my żyjemy 20 lat później, ale oczywiste jest to, że bliskość problemów jest tożsama, natomiast sytuacja, która się odbyła w sensie aktorskim, w sensie pewnego wzruszenia, które już w tej chwili obserwuję u pań, które przychodzą z dziećmi swoimi, które grają spektakl na widowni, szlochając od czasu do czasu, jest bardzo fajny i piękny, będzie bardzo efektowny musical. Natomiast te wszystkie problemy, które się odbywają pomiędzy mną jako ojcem Billiego, Billim i tym wszystkim światem, z którego on się chce za wszelką cenę wyrwać, że to jest najważniejsze i to jest dla mnie niezwykle również interesujące, nie tylko jako aktora, ale jako widza, bo mam przyjemność od czasu do czasu siadać na widowni i obserwować, jak Michał sobie to wszystko układa i to zmierza w stronę właśnie tego, co mnie interesuje, czyli pewnego dramatu. No, fajnie się tutaj pracuje, bo mogę coś dokonać. Fajnie być aktorem, który gra dużą rolę, nie? No i to jest Tak, fajnie być aktorem, który gra dużą rolę, to prawda. A chcesz zostać aktorem w przyszłości? Tak. Będziemy mieli premierę Billiego Elliota 10 kwietnia i będziemy to przedstawienie grali dłuższymi seriami niż to na oku się odbywa w repertuarowym teatrze. Gramy pierwszą serię 10 przedstawień, potem powtarzamy taką serię w maju i trzecia seria w październiku. Na razie mamy takie odczucie, że widzowie, potencjalni widzowie są bardzo zainteresowani tym spektaklem, ale myślę sobie, że jeżeli Państwo się zdecydują i jakimś sposobem dotrą do teatru, czy to telefonicznie, czy to za pomocą internetu, to dowiecie się, na który spektakl są jeszcze wolne miejsca i możecie się wtedy zjawić. Serdecznie zapraszamy.